Siema, tu Eddie i Gabryś, czyli bracia. Gabryś jest już nieco bardziej szczęśliwy, bo dzisiaj miał mega... Zmęczony byłeś cały dzień, co nie? Tak, musiałem wstać w ogóle na siłę. Tak, bo jesteśmy, moi drodzy, na Deep Spocie. Znowu na Deep Spocie i się strasznie cieszę. Dzisiaj będziemy nurkować bez butli, pod wodę, tak jak w poprzednim odcinku, tylko że dzisiaj będziemy naprawdę robić to konkretnie. Co, jesteśmy już właściwie, dojechaliśmy pod Deep Spot. Oglądajcie odcinek do końca. Montażysta gdzieś pod wodą ukrył hasło, więc wpisujcie hasło w komentarzach. Wychodzimy z auta, no i zaczynamy odcinek. Jaki cel na dzisiaj? Nie wiem, jakoś nie mam celu, po prostu chcę, zobaczę na ile zejdę. A ostatnio Gabisiowi udało się zejść na 4 metry, mi udało się zejść na 19 metrów. Dziś na jednym oddechu, wyobraźcie sobie, na bezdechu, ja chciałem zejść na 25 metrów, ale Gabryś będzie sukces, jak na 6 metrów zejdzie. Piszcie w komentarzach w ogóle, czy wy byście chcieli czegoś takiego spróbować. No i właśnie tutaj w środku Gabryś ma swoją ulubioną miejscówkę przy oknie. Panda, nasz kot, to on uwielbia zawsze siedzieć przy oknie. Ja myślę, że gdybyśmy mieli takie okno w domu, to Gabryś by spędzał po prostu godziny przy oknie. Jest ktoś w ogóle, Gabryś? No, jest jeden. Gdzie jest? A, jest tam. To miejsce, gdzie ja dzisiaj chcę zejść na jednym oddechu na przynajmniej te 20 metrów, to miejsce. Tutaj chcę po prostu sobie spłynąć. To są okna tego hotelu, co byliśmy, co nie? Tam, gdzie ostatnio spaliśmy. I wiecie, co ja zrobię? Zapukam do tego okna. Podpłynę i zapukam i zobaczę, czy ktoś będzie w środku. Nie ma. Nie wiesz, bo są zasłonięte żaluzje teraz. Światła, zapalone światła muszą być, więc no, pójdź Adi na logikę. Logiczny Gabryś, piszcie w komentarzach, hashtag logiczny Gabryś. W ogóle zabawne jest to, że my dzisiaj nie planowaliśmy w ogóle nagrywać odcinka, chcieliśmy tylko przyjechać sobie na trening, ale wpadłem na pomysł, bo czuję, że to jest taka nasza nowa pasja i nowa zajawka i chcemy się po prostu dzielić z wami naszymi zajawkami. Wpadłem na pomysł, że weźmiemy kamerę i mimo to nagramy dzisiaj stąd odcinek, a myślę, że ciekawe rzeczy zrobimy, więc będziecie tego świadkami. Dobra, przebieramy się. O, ja mam tym razem szafkę 93. Gabi, ale mam takie jedno pytanie. Tak? Ostatnio nie wziąłeś kąpielówek. Czy masz kąpielówki? Tak, mam. Serio? Gabryś wziął kąpielówki, moi drodzy. Wielka apka dla Gabrysia. Wreszcie udało mu się nie zapomnieć. Jej! Piona. Dobra, weszliśmy już na basen, czekamy na naszego znajomego Piotrka, który będzie naszym trenerem. Pierwszy raz na Deep Spocie zachód słońca, zobacz jak to ładnie wygląda. Tam zachodzące słońce, zachodzi za horyzontem. Gabi, gotowy na nura? Gotowy na nura, lecimy. Okej, zobaczcie, Piotrek już jest, szykuje się. No i co, i wchodzimy do wody. Dzisiaj jakby teorii nie będzie, tylko takie odświeżenie teorii, bo teorii mieliśmy ostatnio, full teorię, co nie? Więc teraz już będziemy wchodzić do wody i trenować sobie w wodzie. Polecam wam przyjechać tutaj, chciałbym, żebyście tutaj byli, bo jest taki chill, jak nikogo nie ma teraz w ogóle. No, ja za chwilę pójdę sobie na matę i po prostu wychiluję się, no i potem spróbuję, no i spróbuję wstrzymać oddech, no i wchodzę do wody. Hashtag Gabryś chilluje. Piszcie taki komentarz, będę przypinał serduszko. Jak widzicie, tutaj są takie bojki, żółte i czerwone. Każda z tych bojek zaznacza miejsce z inną głębokością, do którego nurka można się po prostu podjąć. No ja dzisiaj będę podejmował się bojki z głębokością 20 metrów. Mamy już swój sprzęt, tutaj moje płetwy. Gabryś już zakłada płetwy. No i co, i wskakujemy do wody. Ale Piotrek dzisiaj też zrobi nam takie wprowadzenie rescue, tak? Tak. Czyli jak można uratować swojego buddy, no wtedy, gdyby na przykład był blackout albo coś by poszło nie tak. Adrianowi już idzie super, więc będziemy robili pierwsze elementy, które mamy na kursie. Adrian już jest chętny na kurs. No ja już mówiłem właśnie, widzą, że robię dokładnie kurs, no, zdecydowanie. Więc będziemy mieli. Ty, albo nam Gabryś odpływa. Gabryś! Gabryś to pierwszy ssak, który wyszedł z wody na ląd. Jak poszła rozrzewka? Po raz pierwszy przepłynąłem cały basen po wodę. Tak, przed chwilą Gabryś stąd do końca basenu. To Gabi, ale jak to nie jest nagrane, to nie jest zaliczone, musisz to powtórzyć teraz. No dobrze. Teraz to nagramy. Ej, super, dobra, Gabryś zrobił sobie szybki trening relaksacyjny i zobaczcie, jak już tylko uspokoił ten oddech, bez problemu cały basen przepłynął. Zobaczymy, ile metrów zanurkuje w głąb. A zobaczcie, tak wyglądają płetwy do freedivingu, bo Gabryś ma do scuba, a tutaj mamy, zobaczcie, płetwy do freediving, są naprawdę długie. Jesteś gotowy? Moi drodzy, czy Gabryś dopłynie do mety? No zobaczmy, ja myślę, że da radę powtórzyć. Jak się nie nagrywało, to zrobił. Zobaczymy, czy teraz na nagraniu to zrobi. I wystartował chłop. Płynie, zobaczcie. Idealna pozycja. Gabryś na pierwszym miejscu prowadzi. Prowadzi, prowadzi. Już niewiele zostało. Czy da radę? Jest. Dopłynął. Jak wrażenia? Bardzo dobrze, już trzeci raz. Ale miałeś królewską asekurację. Z jednej strony Natalia, z drugiej strony Piotrek. Normalnie kozak. Gabryś jest dobrze zrelaksowany. Super się rozgrzał na pływaniu. Przepłynął cały basen trzy razy.
Myślę, że czas na głęboką wodę. Okej, słuchajcie, Gabryś skończył swoją sesję treningową. Na 5 metrów ci się udało zejść? No, o 1 metr więcej. Ej, szacun. Ale słuchajcie, jest z nami tak właśnie tutaj Natalia, którą poznaliście też w ostatnim odcinku. Jest Pedro. I słuchajcie, Pedro pokaże Gabryciowi. Gabryś, ty nie widziałeś tego. Słuchajcie, Pedro zanurkuje i będzie tworzył takie podwodne pierścienie powietrzne, które wyglądają po prostu epicko. Ja spróbuję przez jakiś z tych pierścieni przepłynąć, a potem spróbuję zejść na 20 metrów. Czy mi się to uda, czy nie? No zobaczymy. Ostatnio było 19. Czy dzisiaj jest mój dzień? Zaraz się przekonamy. Dobra, było blisko, prawie udało mi się przepłynąć, ale no to Pedro ostatecznie przepłynął przez piękny pierścień tutaj powietrzny. A teraz schodzimy pod wodę, głęboko. Słuchajcie, udało się. No można powiedzieć, że te 20 metrów po raz pierwszy zaliczone. No tutaj powiem wam, że bez wsparcia Piotka i Gabrysia mentalnego bym nie dał rady, ale nie naprawdę to, co Piotrek potrafi jako instruktor przekazać, to jest dosłownie chwila i nagle, wiesz, pokonujesz swoją kolejną granicę. Ale teraz z Piotrem będziemy robić rescue, czyli ja będę się jakby topił, jakby blackout, a Piotrek będzie mnie wyciągał spod wody. Będziesz się tego uczył i na kursie będziesz sam musiał. Właśnie, a kurs już niedługo. Dobra, wchodzimy do wody, tak to. Dobra, Piotrek mnie uratował, no ale oczywiście ja tylko improwizowałem. Sama technika rescue to jest podstawa, tak jak Piotrek powiedział, podczas kursu freedivingowego i podczas po prostu nurkowania. Także pamiętajcie, przy wszystkich sportach i zajawkach bezpieczeństwo to podstawa. Ja niedługo rozpoczynam kurs freedive, Gabi też chyba kiedyś, nie? Na pewno, mieć ile? Tak. Trzeba mieć? A, 12! No to już mogę rozpocząć 12. Kurs, nie znam. Więc subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć, jak będzie szedł nasz progres i koniecznie wbijajcie na kanał do Piotrka. Link macie w opisie. Siema!